Tak oto stoję, inaczej nie mogę. Panie Boże, pomóż mi. Księgi wyznaniowe luteranizmu. Mały katechizm. Marcin Luther do wszystkich pobożnych i wiernych księży oraz katechetów. Do spisania tego katechizmu, czyli nauki chrześcijańskiej, proszę was wszystkich, moi drodzy księża i katecheci, byście z serca zabrali się za wypełnianie waszego urzędu, zlitowali się nad powierzonymi wam... Sam Chrystus będzie naszą zapłatą, gdy będziemy wiernie pracowali. Ku temu niech nam dopomoże Ojciec wszelkiej łaski. Jemu niech będzie chwała i wdzięczność na wieki. Przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Okoliczności powstania, treść i wstęp do małego katechizmu. Luter we wstępie do małego katechizmu zakłada tradycyjne rozumienie słowa katechizm. Sam je definiował następująco we wstępie do niemieckiej mszy i porządku nabożeństwa z 1525 roku. Nauka ta jest tak uporządkowana i ułożona, by mogła stanowić przedmiot nauczania dla dzieci i prostaczków. Dlatego od dawna jest nazywana z grecka katechizmem, to jest nauką dla dzieci, którą koniecznie powinien znać każdy chrześcijanin. Sama nazwa katechizm sięga do praktyki przygotowania do chrztu katechumenów w starożytnym kościele, którym objaśniano symbol wiary oraz sakramenty. Mały katechizm to jeden z dwóch przygotowanych przez Lutra w 1529 roku. Zasadniczy zrąb ich treści to objaśnienie 10 przykazań, wyznania wiary i modlitwy Ojcze Nasz. Tutaj Luter szedł za średniowiecznymi wzorcami, z których jednak porzucił objaśnienie modlitwy Zdrowaś Mario na rzecz omówienia dwóch sakramentów – Chrztu Świętego i Wieczerzy Pańskiej. Te 5 zasadniczych części uzupełnia w małym katechizmie wstęp, praktyczny poradnik spowiedzi w części pośredniej oraz dodatki, wzory modlitw i tak zwana tablica domowa. Tak przygotowany katechizm ukazał się najpierw średniowiecznym zwyczajem w formie tablic do wywieszania w kościołach w styczniu i marcu 1529 roku, a w maju tego samego roku ukazał się w formie niewielkiej książeczki, broszury. W kolejnych wydaniach pojawiły się pewne zmiany dotyczące głównie części pośredniej i formuły dodatków. W efekcie w zbiorze luterańskich wyznań wiary, Księdze Zgody z 1580 roku, mamy wersję z roku 1531. I to ona jest podstawą współczesnych polskich przekładów małego katechizmu. Bezpośrednim powodem spisania od kilku lat planowanego małego katechizmu był stan kościoła saskiego ujawniony w prowadzonych od 1527 roku wizytacjach, które pokazały brak elementarnej wiedzy religijnej zarówno u szeregowych wiernych, jak i u duchownych. To znalazło swoje odzwierciedlenie w tytule. Mały katechizm do wszystkich pobożnych i wiernych księży oraz katechetów. Miał on być pomocą w krzewieniu podstawowego nauczania chrześcijańskiego dla księży i katechetów. Ale jak się przekonamy we wstępie do każdej z części, jego adresatem były też głowy rodzin, które takie samo nauczanie powinny kultywować w swoich domach. Dalej we wstępie Luter podkreśla znaczenie treści katechizmowych. Bez ich znajomości nie można uważać się za chrześcijanina. Przy czym, jak zobaczymy w treści objaśnień, nie chodzi tutaj o teoretyczne poznanie formułek, ale kształtowanie życia w duchu przesłania katechizmowego. Dlatego nauczanie katechizmu to podstawowy obowiązek, a to, że był zaniedbywany, jest wielką winą odpowiedzialnych za Kościół. W czasach Lutra byli to biskupi. Dziś we współczesnym luteranizmie będą to duchowni,
katecheci, świeccy kaznodzieje, ewangeliści, ale także członkowie rad parafialnych czy innych gremiów zarządzających kościołem. Mały katechizm ma być prostym wzorem nauczania treści katechizmowych. Luter daje też wskazówki, jak to robić skutecznie. Po pierwsze, należy trzymać się jednego tekstu, 10 przykazań, wyznania wiary czy Ojcze Nasz, tak jak to było w tradycji starokościelnej. Chodzi tutaj o prostotę, a nie o efekciarstwo. A do pamięciowego opanowania przewidziano tylko teksty poszczególnych przykazań, artykułów wyznania wiary czy modlitwy Ojcze Nasz. Po drugie, nauce treści katechizmowych powinien towarzyszyć ich wykład. Jego wzorem są katechizmowe objaśnienia. Należy ich nauczać metodycznie, krok po kroku, zaczynając od małego katechizmu. Po trzecie, dla pogłębienia wykładu można potem sięgnąć do dużego katechizmu. Należy się przy tym skupić na tym, by wykład był praktyczny i by dotyczył przede wszystkim tego, co bezpośrednio obchodzi słuchaczy. Należy sięgać do przykładów z Pisma Świętego. Kształcenie katechizmowe powinno mieć na uwadze potrzeby Kościoła, przygotowanie jego sług i społeczeństwa, przygotowanie do życia w nim. Na koniec Luter skupia się na właściwym przygotowaniu do Wieczerzy Pańskiej, do przystępowania do której znajomość treści katechizmowych jest nieodzowna. W wittenberskiej praktyce postulowano wręcz doroczne przesłuchania z katechizmu wszystkich zborowników. To powiązanie przeżywania wolności chrześcijańskiej z właściwą znajomością katechizmu i przystępowaniem do Wieczerzy Pańskiej nie ma służyć nowej tyranii nakazującej rozstrzygnięciami o charakterze prawnym przystępowanie do sakramentu, gdyż to będzie prowadzić do jego lekceważenia. Luter stawia tutaj na nauczenie o znaczeniu sakramentu, jego pożytkach, tak by sami zborownicy chcieli do niego przystąpić. Jednocześnie wskazuje na obowiązki, jakie pociąga za sobą chęć uczestnictwa w dobrodziejstwach sakramentu. Luter wzywa także do zdecydowanie częstszego uczestnictwa w Wieczerzy Pańskiej. Zachęty, by robić to z naszej perspektywy rzadko, 4 razy do roku, należy czytać w kontekście czasów Lutra, gdzie ludzie mimo wymogu dorocznej komunii w okresie wielkanocnym potrafili nie przystępować do niej przez lata, bo nie czuli, że prawidłowo wypełnili wymogi sakramentu pokuty, który miał poprzedzać przystąpienie do Eucharystii. Luter kończy przypomnieniem znaczenia urzędu księży i katechetów dla krzewienia Słowa Bożego. Zwraca uwagę, że łączy się z odpowiedzialnością i wysiłkiem. Luter jest świadom, że nie zawsze spotyka się to z docenieniem, kończy więc prośbą do Boga o pomoc, do której dołącza oddanie Bogu chwały w Chrystusie. Marcin Luter do wszystkich pobożnych i wiernych księży oraz katechetów. Łaska wam, miłosierdzie i pokój w Jezusie Chrystusie, Panu naszym. Do spisania tego katechizmu, czyli nauki chrześcijańskiej w krótkiej, prostej i przystępnej formie, zmusiła mnie i przynagliła opłakana i żałosna sytuacja i potrzeba, jaką poznałem, gdy w ostatnim czasie byłem wizytatorem. Na miłość boską, jak smutne rzeczy widziałem, szczególnie na wsiach, gdzie prości ludzie nie wiedzą nic na temat nauki chrześcijańskiej, a niestety wielu księży nie posiada odpowiednich umiejętności i nie chce uczyć innych. A przecież wszyscy powinni nazywać się chrześcijanami, być ochrzczeni i rozkoszować się korzystaniem z sakramentu. Tymczasem nie znają ani Ojcze Nasz, ani wyznania wiary, ani też 10 przykazań, lecz żyją nierozumnie i lekkomyślnie. Tam zaś, gdzie dotarła Ewangelia, nauczyli się po mistrzowsku nadużywać wszelkiej wolności. O biskupi, jakże chcecie kiedyś przed Chrystusem zdać sprawę z tego, że pozwoliliście, aby ludzie szli tak bezbożną drogą i ani przez chwilę nie okazaliście się godni waszego urzędu? Oby was spotkała za to zasłużona kara. Nakazujecie udzielania komunii świętej pod jedną postacią i uciskacie waszymi ludzkimi przepisami, lecz nie pytacie o Ojcze Nasz, wyznanie wiary, 10 przykazań, czy też jakiekolwiek Słowo Boże. Niech wam za to Bóg odpłaci. Dlatego na Boga proszę was wszystkich,
Moi drodzy księża i katecheci, byście z serca zabrali się za wypełnianie waszego urzędu, zlitowali się nad powierzonymi wam ludźmi i pomogli, szczególnie młodzieży, wpajać ten katechizm. Ci zaś, którzy nie potrafią tego zrobić, niech posłużą się tymi tekstami i wpajają je ludziom słowo w słowo w podany dalej sposób. Po pierwsze, katecheta powinien przede wszystkim wystrzegać się i unikać używania różnych albo odbiegających od siebie tekstów 10 przykazań, Ojcze Nasz, wyznania wiary, ustanowienia sakramentów i innych, lecz przyjąć jedną formę, której się będzie trzymał i nauczał jej przez kolejne lata. Ludzi prostych i młodych powinno się nauczać przy pomocy jednego, zawsze tego samego i określonego tekstu i formy. W przeciwnym razie mogą oni poczuć się zdezorientowani, jeśli dzisiaj będą słyszeli jedno, a za rok coś zupełnie innego, jakby chciano coś poprawić. W ten sposób cała praca pójdzie na marne. Zapewne dostrzegali to już ojcowie Kościoła, którzy używali jednakowych tekstów Ojcze Nasz, wyznania wiary i 10 przykazań. Dlatego powinniśmy ludzi prostych i młodych tak uczyć tych części, by nie pominąć ani jednej sylaby. Zborowi nie należy też przedstawiać ich i nauczać jednego roku tak, a drugiego inaczej. Dlatego wybierz sobie taką formę, jaką chcesz i pozostań przy niej na zawsze. Gdy jednak wygłaszasz kazanie przed ludźmi wykształconymi, wtedy możesz wykazać się swoim kunsztem kaznodziejskim i przedstawić te części w tak barwny i mistrzowski sposób, jak tylko potrafisz. Lecz z młodzieżą trzymaj się określonej, stałej formy oraz metody. Od początku ucz ich tych części, 10 przykazań, wyznania wiary, Ojcze Nasz itd., według wybranego tekstu słowo w słowo, aby umieli je na pamięć i potrafili dokładnie je powtórzyć. Tym zaś, którzy nie chcą się tego uczyć, należy powiedzieć, że zapierają się Chrystusa i nie są chrześcijanami. Nie powinni oni być dopuszczeni do sakramentu ołtarza, nie powinni być rodzicami chrzestnymi, ani też korzystać z chrześcijańskiej wolności. Niech sobie wrócą do papieża i jego urzędników oraz do samego diabła. Ponadto głowy rodzin powinny odmówić im jedzenia i picia oraz donieść o nich władzy, by wypędziła upartych ludzi z kraju. Chociaż nikogo nie da się ani nie powinno się zmuszać do wiary, to jednak powinno się tak prowadzić i kierować ludzi, aby wiedzieli, co jest właściwe, a co niewłaściwe według tych, u których mieszkają, żywią się i chcą żyć. Kto chce bowiem mieszkać w jakimś mieście, musi znać jego prawo i przestrzegać go, skoro chce z niego korzystać. Obojętnie czy wierzy, czy też w swoim sercu jest błaznem i bałwanem. Po drugie, gdy już dobrze nauczą się tekstu, ucz ich jego zrozumienia, aby wiedzieli, co on znaczy. W tym celu wybierz sobie ten albo inny katechizm, który chcesz. Trzymaj się go i nie przekręcaj ani jednej sylaby, tak jak już wcześniej mówiłem. Daj też sobie na to czas. Nie ma bowiem potrzeby, abyś od razu zajął się wszystkimi częściami, ale omawiaj jedną po drugiej. Kiedy właściwie zrozumieją pierwsze przykazanie, wtedy dopiero zajmij się drugim i tak dalej. W przeciwnym razie zostaną zasypani wiadomościami i żadnej z nich dobrze nie zapamiętają. Po trzecie, kiedy już ich wszystkich nauczysz tego krótkiego katechizmu, weź duży katechizm i daj im bogatsze i szersze zrozumienie. W ten sam sposób wyłóż nieco szerzej każde przykazanie, prośbę oraz pozostałe. Odnieś się przy tym do konkretnych czynów, korzyści, pożytków, zagrożeń i szkód, jak to szeroko zostało opisane w licznych książkach na ten temat. Przede wszystkim zaś kładź nacisk na nauczanie tej części i tego przykazania, które wśród powierzonych ci ludzi jest najbardziej lekceważone. Na przykład 7 przykazanie o kradzieży
musisz starannie wpajać rzemieślnikom, handlowcom, ale również rolnikom i innym pracownikom, gdyż wśród takich ludzi panuje wszelka nieuczciwość i złodziejstwo. Podobnie czwarte przykazanie musisz głęboko wpajać dzieciom i wszystkim zwykłym ludziom, aby byli spokojni, wierni, posłuszni, łagodni. Zawsze podawaj im wiele przykładów z Pisma Świętego, świadczących o tym, że Bóg ludzi takich jak oni i karał, i błogosławił. W szczególny sposób nakłaniaj też sprawujących władzę i rodziców, by dobrze wypełniali swoje obowiązki i posyłali dzieci do szkoły. Wskaż im, jak mają to robić i jak wielki grzech popełniają, gdy tego nie czynią. Niszczą w ten sposób Królestwo Boże i swoje państwo. Okazują się w ten sposób najzacieklejszymi wrogami Boga i ludzi. Podkreślaj bardzo mocno, jak straszliwe szkody wyrządzają, gdy nie wspierają kształcenia i wychowania przyszłych księży, katechetów, urzędników oraz innych, i że Bóg ich strasznie za to ukaże. Konieczne jest, by o tym mówić w kazaniach. Rodzice i zwierzchność grzeszą w ten sposób nie do opisania, a i diabeł ma w tym swój straszliwy plan. Na koniec. Ponieważ została zniesiona tyrania papieża, ludzie nie chcą przystępować do Komunii Świętej i gardzą nią. Istnieje więc potrzeba, by temu zaradzić. Nie powinniśmy nikogo przymuszać do wiary, ani do przyjmowania sakramentu, ani też decydować o jakichkolwiek prawach, czasach, ani miejscach. Powinniśmy jednak tak wygłaszać kazania, aby ludzie sami, bez naszych nakazów, dążyli do tego i przymuszali nas, księży, byśmy udzielali im sakramentu. Powinniśmy mówić im, że ten, kto nie pragnie i nie szuka sposobności do przyjęcia sakramentu ołtarza przynajmniej raz lub cztery razy w roku, gardzi nim i nie jest chrześcijaninem. Tak samo nie jest chrześcijaninem ten, który nie wierzy Ewangelii i nie słucha jej, gdyż Chrystus nie powiedział: tego nie czyńcie, ani to lekceważcie, ale to czyńcie, ilekroć pić będziecie. Doprawdy On chce, abyśmy tak właśnie czynili, a nie marnowali albo lekceważyli to, co nam daje, dlatego właśnie mówi: to czyńcie. Jeśli ktoś nie ceni wysoko sakramentu ołtarza, oznacza to, że lekceważy grzech, cielesność, diabła, świat, śmierć, niebezpieczeństwo, piekło i nie wierzy w żadne z nich, mimo iż tkwi w nich po uszy i podwójnie należy do diabła. A co za tym idzie, nie potrzebuje żadnej łaski, życia, raju, Królestwa Niebios, Chrystusa, Boga, ani niczego dobrego. Gdyby wierzył, że tak głęboko tkwi w złem i tak bardzo potrzebuje dobra, to nie byłby dla niego obojętny sakrament ołtarza, który może zaradzić temu złu i dać tak wiele dobra. Nie trzeba by było zmuszać go do przyjmowania tego sakramentu żadnymi przepisami. Sam przybiegłby co sił w nogach, sam by siebie przymuszał, a ciebie ponaglał, byś mu go udzielił. Dlatego nie musisz w tym względzie ustanawiać żadnych przepisów jak papież. Wykładaj tylko dobrze pożytek i szkodę, potrzebę i korzyść, groźbę i wybawienie, które dane są w tym sakramencie. Wtedy bez przymusu będą przychodzili, aby go przyjmować. Gdy jednak nie przychodzą, to zostaw ich w spokoju i powiedz im, że ci, którzy nie dostrzegają i nie czują, w jak wielkiej są potrzebie, ani nie doceniają łaskawej pomocy Bożej, należą do diabła. Gdy jednak nie będziesz tak czynił, albo zrobisz z tego trujący nakaz prawa, to sam będziesz winny lekceważenia przez nich sakramentu. Jak oni mają nie być leniwi, skoro ty śpisz i milczysz? Z tego powodu, księże i katecheto, przyjrzyj się swojemu postępowaniu. Urząd, który sprawujemy, jest inny niż ten, który sprawowaliśmy pod władzą papieża.
stał się czymś poważnym i zbawiennym. Wiąże się z nim konieczność podejmowania wielu starań i pracy, stawiania czoła wielu zagrożeniom i pokusom. Do tego jest nisko opłacany i spotyka się z brakiem wdzięczności w tym świecie. Sam Chrystus będzie naszą zapłatą, gdy będziemy wiernie pracowali. Ku temu niech nam dopomoże Ojciec wszelkiej łaski. Jemu niech będzie chwała i wdzięczność na wieki, przez Chrystusa, naszego Pana. Amen. Wstęp do części pierwszej Małego Katechizmu. 10 przykazań. Część pierwsza katechizmu skupia się na 10 przykazaniach. Katechizmowy wykład przykazań ma po pierwsze na celu uświadomienie człowiekowi jego grzeszność. Pokazanie, że nawet jeśli człowiek jest zdolny wypełnić część z przykazań, to nigdy nie wypełni wszystkich z nich. Lutrowy sposób wykładu przykazań uwzględnia nie tylko ich brzmienie w księgach mojżeszowych, ale i ich ewangeliczny wykład skazania na górze. Dlatego w objaśnieniach przykazań znalazły się nie tylko wskazania, czego unikać, ale także odpowiedzi na pytanie, jak pozytywnie kształtować swoje chrześcijańskie życie. Poza pierwszym przykazaniem, które domaga się wiary, więc jego objaśnienie mówi o bojaźni Boga, stąd fraza bać się, miłości Boga i zaufaniu Mu, wszystkie objaśnienia pozostałych 9 mają podobną strukturę. Rozpoczyna je nawiązanie do wiary wymaganej w pierwszym przykazaniu. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go. Następnie wskazane są czyny, których należy się wystrzegać. I wreszcie czyny, które powinniśmy w swoim życiu pielęgnować. Pierwsze 3 przykazania odnoszą się do relacji człowieka z Bogiem. Domagając się wiary, szacunku dla Jego imienia, a więc także jego istoty, oraz dbałości o przestrzeń dla relacji z Bogiem i Jego Słowem w Dniu Świętym. Kolejne 7 mówi o relacjach człowieka w doczesności. Rozpoczyna je przykazanie dotyczące relacji z rodzicami i przełożonymi. Kolejne chronią podstawowe dobra człowieka – zdrowie i życie, relacje, majątek, dobre imię. Wreszcie 2 ostatnie pokazują, że Bóg wymaga nie tylko porzucenia grzesznych czynów, ale także grzesznego pożądania. Całość kończy przypomnienie ostrzeżenia o Bożym sądzie za złamanie przykazań oraz obietnic dla tych, którzy pozostają im posłuszni. Dziesięć przykazań. Jak głowa rodziny powinna w prosty sposób uczyć ich swoich domowników? Pierwsze przykazanie. Ja jestem Pan, Bóg Twój. Nie będziesz miał innych bogów obok mnie. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bardziej niż czegokolwiek innego bać się, kochać Go i ufać Mu. Drugie przykazanie. Nie nadużywaj imienia Pana, Boga Twojego. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie używali Jego imienia do rzucania klątw, przysięgania, czarowania, okłamywania lub oszukiwania, ale abyśmy Go we wszystkich potrzebach wzywali, chwalili, modlili się
i dziękowali mu. Trzecie przykazanie. Pamiętaj, abyś dzień święty święcił. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie lekceważyli kazania oraz Jego słowa, ale uważali je za święte, chętnie ich słuchali i uczyli się. Czwarte przykazanie. Czci ojca swego i matkę swoją, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie lekceważyli ani nie złościli naszych rodziców i przełożonych, ale ich szanowali, kochali i doceniali, służyli im i byli posłuszni. Piąte przykazanie. Nie zabijaj. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy drugiemu człowiekowi nie wyrządzali krzywdy, ani nie zadawali cierpienia, ale pomagali mu i wspierali go we wszystkich życiowych potrzebach. Szóste przykazanie. Nie cudzołóż. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy prowadzili czyste i przyzwoite życie, zarówno w słowach, jak i w czynach, i aby małżonkowie wzajemnie się kochali i szanowali. Siódme przykazanie. Nie kradnij. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie zabierali pieniędzy ani własności drugiego człowieka oraz nie przywłaszczali ich sobie oszustwem lub fałszerstwem, ale abyśmy Go wspierali w dążeniu do zachowania i poprawy stanu Jego majątku. Ósme przykazanie. Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy drugiego człowieka perfidnie nie okłamywali, nie zdradzali, nie plotkowali o nim, ani nie naruszali jego dobrego imienia, ale go bronili przed oskarżeniami, dobrze o nim mówili i wszystko zwracali ku dobremu. Dziewiąte przykazanie. Nie pożądaj domu bliźniego swego. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy podstępnie i pod pozorem prawa nie odbierali i nie przywłaszczali sobie domu ani odziedziczonego majątku drugiego człowieka, ale służyli mu pomocą w ich zachowaniu. Dziesiąte przykazanie. Nie pożądaj żony, ani sługi, ani służebnicy, ani bydła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Co to znaczy? Odpowiedź. Powinniśmy Boga bać się i kochać Go, abyśmy nie namawiali do odejścia współmałżonka i domowników drugiego człowieka, ani nie dążyli do odebrania jego dobytku, ale jego własność pozostawili, a bliskich mu nakłaniali do pozostania na swoim miejscu, tak aby każdy mógł wypełniać swoje obowiązki. Co Bóg mówi o wszystkich tych przykazaniach? Odpowiedź. Tak mówi Pan. Ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który każe winę ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do tysiącznego pokolenia tym, którzy mnie miłują i przestrzegają moich przykazań. Co to znaczy? Odpowiedź. Bóg grozi,
że będzie karał tych, którzy przekraczają te przykazania. Dlatego powinniśmy bać się Jego gniewu i nie działać wbrew przykazaniom. On też obiecuje łaskę i wszelkie dobro tym, którzy przestrzegają Jego przykazań. Dlatego powinniśmy Go kochać, ufać Mu i chętnie postępować według Jego przykazań. Wstęp do części drugiej małego katechizmu. Wiara. Pod tytułem Wiara kryje się w części drugiej katechizmu wykład apostolskiego wyznania wiary, a więc tradycyjnego wyznania chrzcielnego Kościoła Zachodniego. Jest to wśród objaśnianych w katechizmie tekstów jedyny, który nie jest zaczerpnięty bezpośrednio z Biblii. Dla Lutra jest on jednak bardzo dobrym podsumowaniem biblijnego przesłania Ewangelii o działaniu Boga wobec człowieka i dlatego został zestawiony i objaśniony na równi z tekstami biblijnymi. W tej części chodzi o treść chrześcijańskiej wiary, która dotyczy działania Boga wobec człowieka i świata i zamyka się w trzech artykułach. Pierwszy mówi o stworzeniu i skupia się na Bogu Ojcu. Warto zauważyć, że stworzenie tutaj to nie tyle działanie Boga u początku czasów, ale codzienne dawanie nowego życia i podtrzymywanie tego, które już dał, poprzez zapewnienie tego, co do życia potrzebne. Drugi mówi o zbawieniu i skupia się na zbawczym dziele Jezusa Chrystusa przez Jego wcielenie, krzyżową ofiarę i zmartwychwstanie. Trzeci mówi o uświęceniu i skupia się na Duchu Świętym, którego działanie pozwala nam uwierzyć w dzieło Chrystusa i czerpać z Jego dobrodziejstw jako jednostki, ale także jako wspólnota Kościoła. Bez Ducha Świętego i Jego uświęcającego działania budzącego wiarę i odpuszczającego grzechy nie moglibyśmy mówić, że jesteśmy chrześcijanami, których perspektywa przyszłości sięga poza śmierć i skupia się na życiu wiecznym z Chrystusem. Wiara pozwala więc uznać i zaufać źródło życia i świata w Bogu. Uznać i zaufać rozwiązaniu w Chrystusie problemu człowieka z jego grzechem i brakiem zaufania Bogu. To jest możliwe dzięki Duchowi Świętemu, który budzi w nas, także jako członkach wspólnoty Kościoła, tą wiarę i zaufanie. Sprawia tym samym, że stajemy się zdolni wypełnić pierwsze z przykazań, a wraz z nim wszystkie kolejne. Wiara. Jak głowa rodziny powinna w prosty sposób uczyć jej swoich domowników? Artykuł pierwszy. O stworzeniu. Wierzę w Boga, Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi. Co to znaczy? Odpowiedź. Wierzę, że Bóg stworzył mnie oraz wszystkie istoty. Dał mi ciało i duszę, oczy, uszy i wszystkie inne części ciała, rozum oraz wszystkie zmysły i utrzymuje mnie przy życiu. Ponadto daje mi ubranie i obuwie, pokarmy i napoje, dom i gospodarstwo, współmałżonka i dzieci, miejsce pracy oraz dobytek i wszystkie dobra. Codziennie hojnie zaspokaja wszystkie potrzeby mojego ciała i życia. Chroni przed wszystkimi niebezpieczeństwami oraz ochrania i zachowuje od wszelkiego zła. To wszystko jedynie ze swojej ojcowskiej, Bożej dobroci i miłosierdzia, bez jakiejkolwiek mojej zasługi i godności. Za to powinienem chwalić Go, Jemu dziękować, służyć i być posłusznym. To jest niepodważalną prawdą. Artykuł drugi. O zbawieniu. Wierzę w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego. Narodził się z Marii Panny. Umęczon pod Poncjuszem Piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Zstąpił do piekieł. Trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga, Ojca Wszechmogącego, skąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Co to znaczy?
odpowiedź. Wierzę, że Jezus Chrystus, prawdziwy Bóg w wieczności, narodzony z Ojca i prawdziwy człowiek narodzony z Marii Dziewicy, jest moim Panem. On mnie, zgubionego i potępionego człowieka, wybawił, odkupił i pozyskał od grzechu, śmierci i władzy szatana. Zrobił to nie złotem ani srebrem, ale swoją świętą, kosztowną krwią i swoim niezawinionym cierpieniem i śmiercią. Po to, abym do Niego należał i żył w Jego królestwie, pod Jego panowaniem. Jemu służył w wiecznej sprawiedliwości, niewinności i szczęściu, tak jak On, który zmartwychwstał, żyje i króluje na wieki. To jest niepodważalną prawdą. Artykuł 3. O uświęceniu. Wierzę w Ducha Świętego, święty Kościół powszechny, społeczność świętych, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie i żywot wieczny. Amen. Co to znaczy? Odpowiedź. Wierzę, że ani dzięki własnemu rozumowi, ani własnej mocy nie jestem w stanie uwierzyć w Jezusa Chrystusa, mojego Pana, ani do Niego przyjść. To Duch Święty powołał mnie przez Ewangelię, oświecił swoimi darami, uświęcił i utrzymał w prawdziwej wierze, podobnie jak całe chrześcijaństwo na ziemi powołuje, zgromadza, oświeca, uświęca i utrzymuje przy Jezusie Chrystusie w jedynej prawdziwej wierze, w którym to chrześcijaństwie codziennie mnie i wszystkim wierzącym hojnie odpuszcza wszystkie grzechy, a w dniu sądu ostatecznego wskrzesi mnie z martwych wraz ze wszystkimi zmarłymi i da mi oraz wszystkim wierzącym życie wieczne w Chrystusie. To jest niepodważalną prawdą. Wstęp do części trzeciej małego katechizmu. Ojcze nasz. Trzecia z głównych części małego katechizmu zajmuje się modlitwą, jaką Chrystus nauczył swoich uczniów. Ojcze nasz. To właśnie ta otwierająca fraza jest punktem wyjścia dla interpretacji całej modlitwy. Zawiera ona prośby do Boga, który jest naszym Ojcem. Możemy mieć do Niego zaufanie, kiedy zwracamy się do Niego ze wszystkim, co nam jest potrzebne, a co dla Lutra wzorcowo ujmuje 7 próśb modlitwy pańskiej. 3 pierwsze prośby skupiają się na relacji Bóg-człowiek. W każdej z nich prosimy o coś, co i tak bez naszej prośby się dzieje. Uświęcenie imienia Bożego, przyjście Jego Królestwa, realizację Jego woli. Sensem tych próśb jest, by te rzeczy działy się także dla nas. Jednocześnie Luter dodaje pytanie, jak to się dzieje, by wyjaśnić rolę Słowa Bożego, Ducha Świętego oraz Wszechmocy Bożej w Bożym stosunku do człowieka. Kolejne 4 prośby dotyczą życia człowieka. Pierwsza z nich, o chleb powszedni, jest podobna do 3 pierwszych. Także jest uznaniem tego, co i bez naszej ingerencji by się działo, a więc Bożego obdarowywania ludzi chlebem powszednim, który Luter interpretuje jako to wszystko, co człowiekowi jest potrzebne, nie tylko do przeżycia, ale do życia w pełni. 5. prośba dotycząca odpuszczenia grzechów nie tylko wzywa, by jako grzesznik szukać odpuszczenia u Boga, ale zobowiązuje, by przebaczać bliźnim. 6. dotyczy ochrony przed pokusą. Życie chrześcijanina nie jest od nich wolne, ale ich źródłem nie jest Bóg, a ciało, świat i diabeł. Chrześcijanin musi się z nimi mierzyć i prosi w tej prośbie o to, by odniósł w tej konfrontacji zwycięstwo. Wreszcie 7. prośba jest podsumowaniem i prośbą o zbawienie ode złego, nie tylko w perspektywie doczesnej, ale i wiecznej. Na koniec Luter objaśnia słowo Amen, sięgając w tym do motywów, które uwypuklił w objaśnieniu wstępnej frazy Ojcze nasz. Czyniąc tym samym z Boga jako Ojca, życzliwie odnoszącego się do naszych próśb,
Fundament rozumienia modlitwy w życiu chrześcijanina. Ojcze nasz! Jak głowa rodziny powinna w prosty sposób uczyć go swoich domowników? Ojcze nasz, któryś jest w niebie. Co to znaczy? Odpowiedź. Bóg chce w ten sposób nakłonić nas do tego, abyśmy uwierzyli, że On prawdziwie jest naszym Ojcem, a my prawdziwie jesteśmy Jego dziećmi. Abyśmy tym pocieszeni, z wszelką ufnością prosili Go, tak jak kochane dzieci proszą swojego kochanego Ojca. Pierwsza prośba. Święć się imię Twoje. Co to znaczy? Odpowiedź. Boże imię jest wprawdzie samo w sobie święte, ale w tej modlitwie prosimy, by było święte także wśród nas. Jak to się dzieje? Odpowiedź. Jeżeli Słowo Boże wiernie i niezafałszowanie jest nauczane, a my żyjemy według Niego w świętości, jako Boże dzieci. W tym nam dopomóż, drogi Ojcze w niebie. Kto zaś naucza i żyje inaczej, niż uczy Słowo Boże, ten wśród nas pozbawia czci Jego imię. Przed tym nas strzeż, niebiański Ojcze. Druga prośba. Przyjdź królestwo Twoje. Co to znaczy? Odpowiedź. Królestwo Boże przychodzi wprawdzie samo i bez naszej modlitwy, ale w tej modlitwie prosimy, aby przyszło także do nas. Jak to się dzieje? Odpowiedź. Gdy niebiański Ojciec daje nam swojego Ducha Świętego, abyśmy dzięki Jego łasce wierzyli Jego świętemu Słowu i żyli pobożnie, tutaj docześnie i tam wiecznie. Trzecia prośba. Bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Co to znaczy? Odpowiedź. Dobra i łaskawa wola Boża wypełnia się także bez naszej modlitwy, ale w tej modlitwie prosimy, aby wypełniała się także wśród nas. Jak to się dzieje? Odpowiedź. Gdy Bóg niszczy i udaremnia wszelką złą wolę i wszelkie złe rady pochodzące od diabła, świata i naszego ciała, które powodują, że nie czcimy Jego imienia i nie chcemy pozwolić przyjść Jego królestwu, ale wzmacnia i zachowuje nas w swoim słowie i w wierze aż do końca naszego życia. To jest Jego łaskawą i dobrą wolą. Czwarta prośba. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Co to znaczy? Odpowiedź. Bóg daje chleb powszedni nawet bez naszej modlitwy, także wszystkim złym ludziom, ale w tej modlitwie prosimy, by pozwolił nam poznać tę prawdę, abyśmy nasz powszedni chleb przyjmowali z dziękczynieniem. Co to jest chleb powszedni? Odpowiedź. Jest to wszystko to, co służy wyżywieniu i zaspokojeniu potrzeb ciała, jak jedzenie, napój, ubranie, obuwie, dom, miejsce pracy, pieniądze, majątek, pobożny współmałżonek, pobożne dzieci, pobożni domownicy, pobożni i oddani zwierzchnicy, dobry rząd, dobra pogoda, pokój, zdrowie, dobre wychowanie, dobre imię, dobrzy przyjaciele, dobrzy sąsiedzi i wiele innych. Piąta prośba. I odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Co to znaczy? Odpowiedź. W tej modlitwie prosimy, by Ojciec w niebie nie pamiętał naszych grzechów i z ich powodu nie odrzucał naszych próśb,
bo nie jesteśmy godni, ani nie zasłużyliśmy na to, o co prosimy. Ale On chce dać nam wszystko z łaski, gdyż każdego dnia wiele grzeszymy i zasługujemy raczej na karę. Dlatego chcemy z serca przebaczać i chętnie czynić dobro tym, którzy grzeszą przeciwko nam. Szósta prośba. I nie wódź nas na pokuszenie. Co to znaczy? Odpowiedź. Bóg wprawdzie nikogo nie kusi, ale w tej modlitwie prosimy, by chciał nas zachowywać i strzec, aby diabeł, świat i nasze ciało nas nie oszukiwały, nie prowadziły do fałszywej wiary, zwątpienia, hańby i skłonności do złego, ale abyśmy, będąc przez nie kuszeni, odnieśli zwycięstwo i je zachowali. Siódma prośba. Ale nas zbaw ode złego. Co to znaczy? Odpowiedź. Prosimy w tej modlitwie, jako w podsumowaniu wszystkich próśb, by Ojciec Niebiański wybawił nas od wszelkiego zła, które dotyka ciała, duszy, majątku i dobrego imienia. A gdy nadejdzie chwila śmierci, dał nam dobre umieranie i łaskawie zabrał z tej doliny łez do nieba, gdzie będziemy razem z Nim. Amen. Co to znaczy? Odpowiedź. Mam być pewny, że Ojciec w niebie przyjmuje i wysłuchuje te prośby, gdyż On sam nakazał nam tak się modlić i obiecał, że nas wysłucha. Amen. Amen to znaczy tak, tak. Niech tak się stanie. Wstęp do części czwartej małego katechizmu. Sakrament Chrztu Świętego. Część czwarta katechizmu zajmuje się pierwszym z dwóch sakramentów. Ich omówienie w małym katechizmie jest dość podobne i opiera się na czterech pytaniach. W przypadku chrztu każde z pytań odwołuje się do innego tekstu biblijnego. Zachowane więc zostało znane z poprzednich części zakorzenienie objaśnień w przesłaniu biblijnym. Pierwsze pytanie mówi o tym, czym jest chrzest. Zewnętrznym, uchwytnym zmysłowo elementem, w tym przypadku wodą, połączonym ze Słowem Bożym na podstawie nakazu Chrystusa, zawartego w tak zwanym nakazie misyjnym z Ewangelii Mateusza 28. Drugie pytanie mówi o korzyściach, jakie płyną z chrztu. Są nimi odpuszczenie grzechów, uwolnienie od mocy śmierci diabła, wieczne zbawienie dla wierzących. Wszystkie te korzyści są rozwinięciem obietnicy zbawienia dla wierzących i ochrzczonych z Ewangelii Marka 16 rozdziału. Trzecie pytanie mówi o mechanizmie działania chrztu, bo przecież sama woda nie może nieść takich zbawczych darów. Czyni to Słowo Boże do niej dołączone, które jest Bożą obietnicą. Dlatego też, by dary te były skuteczne dla ochrzczonego, musi on wierzyć Słowu obietnicy. Luter w opisie działania chrztu wychodzi od trzeciego rozdziału listu do Tytusa i motywu chrztu jako kąpieli odrodzenia przez Ducha Świętego. Czwarte pytanie sięga po motyw umierania i zmartwychwstawania z Chrystusem w chrzcie z szóstego rozdziału listu do Rzymian. Staje się on punktem wyjścia, by opisać codzienne znaczenie chrztu dla wierzącego. Jest on zobowiązaniem, by codziennie porzucać własną grzeszność na rzecz życia w zgodzie z wolą Bożą. Tak rozumiany chrzest to fundament życia chrześcijańskiego, do którego znaczenia należy wracać każdego dnia. Sakrament Chrztu Świętego. Jak głowa rodziny powinna o nim w prosty sposób uczyć swoich domowników? Po pierwsze, co to jest chrzest? Odpowiedź. Chrzest to nie tylko zwykła woda, ale woda, której używanie wynika z Bożego nakazu i która jest połączona ze Słowem Bożym. O które Słowo Boże tutaj chodzi? Odpowiedź. Nasz Pan Jezus Chrystus
Tak mówi w ostatnim rozdziale Ewangelii Mateusza. Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Po drugie, co daje chrzest, albo też jakie płyną z niego korzyści? Odpowiedź. Sprawia on odpuszczenie grzechów, uwalnia od śmierci i diabła oraz daje wieczne zbawienie wszystkim, którzy wierzą Bożemu Słowu i obietnicy. O które Słowo i Bożą obietnicę chodzi? Odpowiedź. Nasz Pan Jezus Chrystus tak mówi w ostatnim rozdziale Ewangelii Marka. Kto uwierzy i ochrzczony zostanie, będzie zbawiony, ale kto nie uwierzy, będzie potępiony. Po trzecie, w jaki sposób woda może czynić tak wielkie rzeczy? Odpowiedź. Woda tego oczywiście nie czyni, lecz Słowo Boże, które jest z nią połączone, oraz wiara, która ufa temu Słowu w wodzie. Bez Bożego Słowa woda ta pozostanie zwykłą wodą, a nie chrztem. Lecz gdy jest połączona ze Słowem Bożym, jest chrztem, to znaczy pełną łaski wodą życia i kąpielą nowego narodzenia w Duchu Świętym. Święty Paweł tak o tym mówi w liście do Tytusa w 3 rozdziale. Przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Prawdziwa to mowa. Po czwarte. Co więc oznacza chrzczenie wodą? Odpowiedź. Oznacza ono, że stary, grzeszny człowiek w nas przez codzienną skruchę oraz pokutę ma być topiony i umierać wraz ze wszystkimi grzechami i złymi pragnieniami. Podobnie każdego dnia ma wychodzić i powstawać z umarłych nowy człowiek, który żyje wiecznie dla Boga, w sprawiedliwości i czystości. Gdzie to jest napisane? Odpowiedź. Święty Paweł w 6 rozdziale listu do Rzymian mówi: pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez chrzest w śmierć, abyśmy, jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Wstęp do części pośredniej małego katechizmu. W jaki sposób uczyć się spowiadania? Część poświęcenia spowiedzi uznawana jest za tak zwaną część pośrednią, a więc pewien łącznik między chrztem a wieczerzą pańską. Pierwsze wydania małego katechizmu miały ją nieco inaczej uporządkowaną. Najpierw był wzór spowiedzi, a dopiero później następowały dwa pytania, które pokazywały, że spowiedź była przygotowaniem ochrzczonych do przyjęcia sakramentu ołtarza. Nie tyle poprzez wyznanie grzechów, ale poprzez odpytanie z wiedzy katechizmowej na temat sensu Wieczerzy Pańskiej. W przyjętej w Księdze Zgody wersji małego katechizmu część pośrednią otwierają trzy pytania o rozumienie i praktykę spowiedzi. Pierwsze definiuje spowiedź jako wyznanie grzechów i otrzymanie rozgrzeszenia od spowiednika jak od samego Boga. Dwa kolejne są praktycznymi wskazówkami dotyczącymi tego, z których grzechów należy się spowiadać. Pierwsze z nich czyni rozróżnienie, że przed Bogiem należy uznać się winnym wszystkich grzechów, a więc być świadomym własnej grzeszności. Zaś przed spowiednikiem należy wyznać tylko te grzeszne czyny, które obciążają nasze sumienie. Pomocą w ich identyfikacji są przykazania oraz krytyczne przyjrzenie się swojemu życiu z perspektywy chrześcijańskiego powołania. Oprócz pytań, ta część katechizmu zawiera liturgiczny szkic, jak powinna wyglądać tak rozumiana spowiedź.
Jest to ogólna sugestia, a nie jakiś powszechnie obowiązujący wzorzec. Jest to spowiedź prywatna, przed spowiednikiem. Należy pamiętać, że była ona czymś normalnym w praktyce XVI-wiecznej Wittenbergi. Indywidualna spowiedź uszna zaczęła zanikać w luteranizmie dopiero na przełomie XVII i XVIII wieku. Całe spotkanie spowiadającego się i spowiednika jest praktyczną realizacją tego, co o praktyce spowiedzi dowiadujemy się z pytań otwierających tą część. Jest w niej wyznanie grzechów, oparte o rozeznanie swojego życia w świetle przykazań i powołania. Jest przestroga przed doszukiwaniem się grzechów na siłę, by mieć co wyznać, bo to czyni ze spowiedzi torturę. Jednocześnie Luter przypomina, że spowiadającemu się powinna towarzyszyć świadomość własnej grzeszności. Odpowiedzią na doświadczenie własnej grzeszności w konkretnych czynach są słowa absolucji, rozgrzeszenia, które formułuje spowiednik. Ale spowiadający się ma je przyjąć jako Bożą obietnicę. Ważne jest także, by pamiętać, że spowiedź w rozumieniu reformacyjnym jest duszpasterską pomocą dla tych, którzy są pognębieni przez własną grzeszność. Zasadniczą odpowiedzią na nią jest Boże odpuszczenie grzechów. Spowiednik musi jednak być gotowy, by pocieszyć tych, których wyrzuty sumienia czy pokuszenia dręczą tak bardzo, że same słowa obietnicy rozgrzeszenia nie są dla nich wystarczające. Tych spowiednik powinien odpowiednio pocieszyć Słowem Bożym. W jaki sposób uczyć spowiadania się? Co to jest spowiedź? Odpowiedź? Spowiedź składa się z dwóch części. Po pierwsze, z wyznania grzechów. Po drugie, z rozgrzeszenia, czyli odpuszczenia grzechów, które człowiek przyjmuje od spowiednika, tak jak od samego Boga, bez wątpliwości, lecz z mocną wiarą, że grzechy te zostały mu odpuszczone przez samego Boga, który jest w niebie. Z których grzechów należy się spowiadać? Przed Bogiem powinniśmy czuć się winni wszystkich grzechów, również tych, których nie znamy, tak jak to czynimy w modlitwie Ojcze Nasz. Przed spowiednikiem powinniśmy jednak wyznać tylko te grzechy, o których wiemy i odczuwamy je w swoim sercu. O które grzechy chodzi? Niezależnie, czy jesteś ojcem, matką, synem, córką, przełożonym czy podwładnym, przyjrzyj się swemu powołaniu według 10 przykazań. Czy byłeś nieposłuszny, niewierny, leniwy, gniewny, bezczelny, kłótliwy? Czy komuś wyrządziłeś krzywdę słowami i czynami? Czy coś ukradłeś, coś zmarnowałeś lub wyrządziłeś jakąkolwiek szkodę? Proszę, podaj mi krótki sposób spowiadania się. Odpowiedź. Tak powiedz do spowiednika. Proszę o wysłuchanie mojej spowiedzi i udzielenie mi odpuszczenia w Bożym imieniu. Powiedz tak. Ja, biedny grzesznik, wyznaję przed Bogiem, że jestem winny wszystkich grzechów. W szczególności wyznaję przed Tobą, że będąc podwładnym, niewłaściwie wykonuję swoje zadania. Nie zrobiłem tego, co do mnie należało. Rozgniewałem mojego przełożonego, zaniedbałem swoje obowiązki, dopuściłem do powstania szkód. Bezwstydnie mówiłem i zachowywałem się, złościłem się na moich bliźnich, narzekałem na moich przełożonych i przeklinałem ich. Tego wszystkiego żałuję. Proszę o łaskę i chcę się poprawić. Głowa rodziny albo przełożony niech powie. W szczególności wyznaję przed Tobą, że moich domowników nie wychowywałem wiernie i na chwałę Bożą. Przeklinałem, dawałem zły przykład, używając nieprzyzwoitych słów i źle postępując. Wyrządziłem szkody moim sąsiadom, obmawiałem, zawyżałem ceny, handlowałem fałszywym i wadliwym towarem. Niech wyzna też,
co jeszcze uczynił przeciwko Bożym przykazaniom i swemu powołaniu, i tak dalej. Gdy ktoś nie czuje się obciążony takimi lub większymi grzechami, nie powinien się z tego powodu martwić, ani wyszukiwać grzechów, ani ich wymyślać, czyniąc w ten sposób ze spowiedzi torturę, lecz powinien wymienić jeden lub dwa, które pamięta. Na przykład, w szczególności wyznaję, że raz zdarzyło mi się przeklinać. Podobnie raz źle się wypowiadałem, raz zgrzeszyłem przeciwko pewnej osobie. Tyle wystarczy. Gdy jednak nie pamiętasz żadnych swoich grzechów, co raczej nie jest możliwe, nie musisz wymieniać żadnego z nich, lecz przyjmij odpuszczenie grzechów w spowiedzi powszechnej, która ma miejsce przed Bogiem w obecności spowiednika. W odpowiedzi na twoje wyznanie spowiednik mówi: Bóg niech ci będzie łaskawy i niech wzmacnia twoją wiarę. Amen. Czy wierzysz, że udzielone przeze mnie odpuszczenie grzechów jest Bożym odpuszczeniem? Odpowiedz: tak, wierzę. Na to on odpowiada: jak wierzysz, tak niech ci się stanie. Ja zaś, na podstawie nakazu naszego Pana Jezusa Chrystusa, odpuszczam ci twoje grzechy w imieniu Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Idź w pokoju. Spowiednik będzie dobrze wiedział, jak pocieszyć Bożym Słowem i umocnić w wierze tych, którzy odczuwają wielkie wyrzuty sumienia, albo też czują się przygnębieni i kuszeni. Powyższe słowa mają być jedynie ogólną wskazówką, w jaki sposób się spowiadać. Wstęp do części 5 Małego Katechizmu. Sakrament ołtarza. Część 5 Małego Katechizmu zajmuje się drugim z dwóch sakramentów: Wieczerzą Pańską, sakramentem ołtarza, Eucharystią. Schemat omówienia jest tutaj podobny jak w przypadku Chrztu Świętego i opiera się na czterech pytaniach. Trzy pierwsze są w swej istocie takie same jak w przypadku chrztu. Ostatnie zaś, zamiast znaczenia chrztu dla codzienności wierzących, zajmuje się godnym przyjmowaniem sakramentu ołtarza. Omówienie Wieczerzy Pańskiej różni się też od omówienia chrztu tym, że wszystkie cztery pytania i odpowiedzi opierają się na jednym tekście biblijnym – słowach ustanowienia Wieczerzy Pańskiej. Luter na potrzeby katechizmu dokonał syntezy przekazów tych słów Jezusa z trzech Ewangelii – Mateusza, Marka i Łukasza oraz pierwszego listu do Koryntian apostoła Pawła. Pierwsze trzy pytania zajmują się tym, czym jest sakrament, jakie są jego pożytki i co odpowiada za jego skuteczność. W przypadku Wieczerzy Pańskiej połączenie słowa z zewnętrznym znakiem dotyczy obietnicy obecności ciała i krwi Chrystusa i chleba oraz wina. Taki sakramentalny posiłek niesie odpuszczenie grzechów i ściśle z nim powiązane życie i zbawienie, bo obietnica obecności jest jednoznacznie powiązana z obietnicą wydania ciała i przelania krwi Chrystusa na odpuszczenie grzechów. Tutaj więc znowu kluczowym elementem jest słowo obietnicy, które towarzyszy jedzeniu i piciu w Wieczerzy Pańskiej. Słowo obietnicy zaś, by było skuteczne dla tego, który je słyszy, domaga się wiary. Rolę wiary w słowa obietnicy odpuszczenia grzechów podkreśla również odpowiedź na czwarte z pytań. To właśnie wiara w obietnicę jest jedynym warunkiem godnego przyjmowania sakramentu. Post czy inne zewnętrzne przygotowanie może być pomocne, ale niezbędną dla godnego przyjęcia sakramentu jest tylko wiara w obietnicę słów ustanowienia. Jedynie jej brak czyni człowieka niegodnym i nieprzygotowanym. Nie może więc na przeszkodzie przystąpienia do sakramentu stanąć poczucie własnej grzeszności, bowiem w swoich darach sakrament ten jest lekarstwem na grzech. Sakrament ołtarza. Jak głowa rodziny powinna o nim w prosty sposób uczyć swoich domowników? Co to jest sakrament ołtarza? Odpowiedź.
jest to prawdziwe ciało i krew naszego Pana Jezusa Chrystusa w chlebie i winie. Dla nas, chrześcijan, ustanowione do jedzenia i picia przez samego Chrystusa. Gdzie to jest napisane? Odpowiedź. Tak piszą święci ewangeliści Mateusz, Marek i Łukasz oraz święty Paweł. Pan nasz Jezus Chrystus tej nocy, której był wydany, wziął chleb i podziękowawszy, łamał i dawał uczniom swoim, mówiąc: bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje, które się za was wydaje. To czyńcie na pamiątkę moją. Podobnie, gdy było po wieczerzy, wziął i kielich, a podziękowawszy, dał im, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy. Ten kielich jest to nowe przymierze we krwi mojej, która się za was i za wielu wylewa na odpuszczenie grzechów. To czyńcie, ilekroć pić będziecie na pamiątkę moją. Co daje to jedzenie i picie? Odpowiedź. O tym mówią nam słowa: za was się wydaje i za was się wylewa na odpuszczenie grzechów. I oznaczają one, że w tym sakramencie przez to słowo darowane jest nam odpuszczenie grzechów, życie i zbawienie. Tam, gdzie jest odpuszczenie grzechów, tam jest życie i zbawienie. W jaki sposób cielesne jedzenie i picie może czynić tak wielkie rzeczy? Odpowiedź: nie czynią tego jedzenie i picie, ale słowa, które tam są. Za was się wydaje i za was się wylewa na odpuszczenie grzechów. Te słowa są oprócz jedzenia i picia główną częścią sakramentu. Kto wierzy tym słowom, otrzymuje to, co one mówią i jak brzmią, czyli odpuszczenie grzechów. Kto godnie przyjmuje ten sakrament? Odpowiedź. Post i przygotowanie ciała są dobrymi zewnętrznymi nakazami, lecz tak naprawdę ten jest prawdziwie godny i właściwie przygotowany, kto wierzy słowom: za was się wydaje i za was się wylewa na odpuszczenie grzechów. Kto zaś nie wierzy tym słowom albo wątpi, ten jest niegodny i nieprzygotowany, gdyż słowa za was wymagają całkowicie wierzących serc. Wstęp do dwóch pierwszych dodatków do małego katechizmu. Jak głowa rodziny powinna uczyć swoich domowników modlić się rano i wieczorem oraz przed i po posiłku. Propozycje modlitw rannych, wieczornych i przy posiłku zawarte w dwóch pierwszych dodatkach do małego katechizmu pomyślane są jako utarte teksty, które codziennie powtarzane prowadzą w modlitwie w poszczególnych porach dnia. Modlitwy poranne i wieczorne są modlitwami osobistymi, zmawianymi przez pojedyncze osoby, jako ja. Nie są one tylko modlitewnymi formułami przeznaczonymi na daną porę dnia. Rano skupiono na dziękczynieniu za bezpieczną noc i prośbę o ochronę od grzechu i wszelkiego zła, a także o to, by przeżyć dzień w zgodzie z Bożą wolą. Modlitwa wieczorna jest dziękczynieniem za ochronę przez cały dzień, prośbą o odpuszczenie grzechów i ochronę podczas nocy. Zarówno w modlitwie rannej, jak i wieczornej pojawia się prośba o anioła stróża i ochronę przed diabłem. W katechizmie diabeł jest źródłem pokus i wątpliwości. Obok tych formuł na modlitwy poranną i wieczorną składają się również Ojcze nasz, wyznanie wiary, a także śpiew pieśni. Modlitwy te są więc także okazją do stałego odświeżania sobie podstawowych treści katechizmowych, a więc do ciągłej ich nauki, o jakiej mowa w przedmowach do obu katechizmów.
Sięgając do tradycji przekazu biblijnego i liturgicznego, rozpoczyna je także inwokacja w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Jest w nich także miejsce na gesty symboliczne, takie jak uklęknięcie czy znak krzyża. Luter stara się te modlitwy głęboko osadzić w codzienności, kończąc modlitwę poranną wezwaniem do ochotnego pójścia do pracy, a wieczorną zachętą do radosnego udania się na spoczynek. Modlitwy stołowe przed i po posiłku są natomiast zmawiane przez wspólnotę my, która wspólnie zasiada przy stole. Moment modlitwy zaznaczony jest odpowiednią postawą ze złożonymi rękami. Modlitwę przed posiłkiem otwiera krótko skomentowany tekst Psalmu 145, 15-16 wiersza, w których przypomniano, w zgodzie z objaśnieniem pierwszego artykułu wiary, kto troszczy się o to, by wszystkie stworzenia otrzymały potrzebny im pokarm. Następnie, podobnie jak w modlitwach rannej i wieczornej, jest miejsce dla Ojcze Nasz oraz krótkiej formuły modlitewnej z prośbą o błogosławieństwo spożywających i darów, które otrzymali. Modlitwa po posiłku koncentruje się na dziękczynnych wątkach zaczerpniętych z Psalmu 118, 136 oraz 147. Później, podobnie jak przed posiłkiem, jest miejsce dla Ojcze Nasz oraz krótkiej, dziękczynnej formuły modlitewnej. Jak głowa rodziny powinna uczyć swoich domowników modlić się rano i wieczorem? Rano, gdy wstaniesz z łóżka, przeżegnaj się znakiem Krzyża Świętego i powiedz: w imię Boga, Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potem, klęcząc lub stojąc, zmów wyznanie wiary i Ojcze Nasz. Jeśli chcesz, możesz później zmówić tę krótką modlitwę. Dziękuję Ci, mój niebiański Ojcze, przez Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa, za to, że chroniłeś mnie tej nocy przed wszelką szkodą i niebezpieczeństwem. Proszę Cię, ochraniaj mnie dzisiaj od grzechów i od wszelkiego zła, by podobało Ci się całe moje życie i wszystko, co będę robić. Oddaję w Twoje ręce moje ciało, duszę i wszystko. Twój święty anioł niech będzie przy mnie, aby diabeł nie był w stanie mną zawładnąć. Amen. Potem, idąc z radością do swoich obowiązków, zaśpiewaj pieśń. Wieczorem, gdy kładziesz się spać, przeżegnaj się znakiem Krzyża Świętego i powiedz: w imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Potem, klęcząc lub stojąc, zmów wyznanie wiary i Ojcze Nasz. Jeśli chcesz, możesz jeszcze zmówić tę krótką modlitwę. Dziękuję Ci, mój niebiański Ojcze, przez Twojego ukochanego Syna Jezusa Chrystusa za to, że dzisiaj łaskawie mnie chroniłeś. Proszę Cię, odpuść mi wszystkie moje grzechy, które popełniłem, czyniąc niesprawiedliwość, i łaskawie chroń mnie tej nocy. Oddaję w Twoje ręce moje ciało, duszę i wszystko. Twój święty anioł niech będzie przy mnie, aby diabeł nie był w stanie mną zawładnąć. Amen. Potem idź szybko i z radością spać. Jak głowa rodziny powinna uczyć swoich domowników modlić się przed i po posiłku? Domownicy powinni skromnie, ze złożonymi rękami, tak się modlić. Oczy wszystkich w Tobie nadzieję mają, a Ty im dajesz pokarm ich we właściwym czasie. Otwierasz rękę swą i nasycasz do woli wszystko, co żyje, według upodobania Twego. Pouczenie. Boże upodobanie sprawia, że wszystkie stworzenia otrzymują od Niego tyle pokarmu, ile potrzebują do szczęścia. Troski i chciwość uniemożliwiają wiarę w Boże upodobanie. Potem niech zmówią Ojcze Nasz i następującą modlitwę. Panie Boże, Ojcze Niebiański, pobłogosław nas i te dary,
które otrzymaliśmy dzięki Twojej dobroci przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Dziękczynienie. Podobnie po posiłku powinni skromnie ze złożonymi rękami tak się modlić. Dziękujcie Panu, albowiem jest dobry, albowiem łaska Jego trwa na wieki. Daje pokarm wszelkiemu ciału, daje bydłu pokarm Jego, młodym krukom, gdy do Niego wołają. Nie lubuje się w sile rumaka, nie ma upodobania w goleniach męża. Pan ma upodobanie w tych, którzy się Go boją, którzy ufają łasce Jego. Potem niech zmówią Ojcze nasz i następującą modlitwę. Dziękujemy Ci, Panie Boże i Ojcze, przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, za wszelkie dobro, które nam dajesz. Ty, który żyjesz i królujesz na wieki. Amen. Wstęp do trzeciego dodatku do małego katechizmu. Tablica domowa. Ostatni z dodatków do małego katechizmu nosi tytuł Tablica domowa. Jest to zestaw tekstów biblijnych dobranych pod kątem pouczenia chrześcijan, jak powinni realizować swoje powołanie w ramach ustanowionych przez Boga porządków. To właśnie te powołania Luter miał na myśli jako punkt odniesienia w przygotowaniu do spowiedzi w części pośredniej katechizmu. W lutrowym myśleniu są trzy ustanowione porządki organizujące życie społeczne. Kościół, państwo, czyli władza, albo używając języka lutrowego zwierzchność świecka, oraz dom. Ten ostatni, nazywany też porządkiem ekonomicznym, obejmuje zarówno małżonków, jak i całą szeroko rozumianą rodzinę oraz działania w obszarze pracy czy działalności gospodarczej. Idzie w ten sposób za greckim źródłosłowem słowa ekonomia, odwołującym się do greckiego oikos, dom, w znaczeniu domostwo, gospodarstwo. Pierwszy z porządków, kościół, w nagłówku ma odniesienie do biskupów, proboszczów i katechetów, a w dobranych tekstach zwraca uwagę na Pawłowe kwalifikacje dla biskupów oraz wymóg doświadczenia w wierze. Drugi z porządków, władza świecka, opisana jest przez pryzmat tekstu z listu do Rzymian 13 o jej Bożym ustanowieniu, jej służbie na rzecz ziemskiej sprawiedliwości i obowiązku posłuszeństwa wobec niej. Trzeci z porządków, dom czy porządek ekonomiczny, jest rozbity na całą listę powołań. Mężów, żony, rodziców, dzieci, pracowników, przełożonych, a także młodzież i wdowy. Każdemu z nich przyporządkowane są wskazówki, zaczerpnięte najczęściej z listu do Efezjan czy pierwszego listu Piotra. Wszystkie te obowiązki nakierowane są na harmonijne życie wspólne małżonków, rodziców i dzieci, czy przełożonych i pracowników, a także dobre funkcjonowanie młodzieży i wdów w społeczeństwie. Te biblijne porady, jak w praktyce realizować swoje, otrzymane od Boga powołanie, uzupełniają dwa teksty. Pierwszy z nich, z listu do Rzymian 13:9, uznaje miłość bliźniego jak siebie samego za streszczenie przykazań. Drugi zaś, z pierwszego listu do Tymoteusza 2:1, wzywa do wzajemnej modlitwy za wszystkich ludzi. Nie są to wskazania dla jakiegoś czwartego powołania czy porządku, ale są obowiązkami wszystkich chrześcijan w zborze. Luter kończy w oryginale rymowaną zachętą do tego, by realizować obowiązki opisane w zawartych w tablicy domowej tekstach biblijnych, gdyż dzięki temu dobrze się będzie działo w domu każdego chrześcijanina. Tablica domowa z wybranymi cytatami biblijnymi dla pełniących służbę we wszystkich ustanowionych przez Boga porządkach – kościele, państwie i domu, uczącymi, jak powinni oni wypełniać swoje obowiązki. Dla biskupów, proboszczów i katechetów. Biskup zaś ma być nienaganny, mąż jednej żony, trzeźwy, umiarkowany, przyzwoity, gościnny, dobry nauczyciel, nie oddający się pijaństwu, nie zadzierżysty, lecz łagodny, nie swarliwy,
niechciwy na grosz, który by własnym domem dobrze zarządzał, dzieci trzymał w posłuszeństwie i wszelkiej uczciwości. Nie może to być dopiero co nawrócony. O władzy świeckiej. Każdy człowiek niech się poddaje władzom zwierzchnim, bo nie ma władzy jak tylko od Boga, a te, które są, przez Boga są ustanowione. Przeto kto się przeciwstawia władzy, przeciwstawia się Bożemu postanowieniu, a ci, którzy się przeciwstawiają, sami na siebie potępienie ściągają, bo nie na próżno miecz nosi. Wszak jest sługą Boga, który odpłaca w gniewie temu, co czyni źle. Dla mężów. Podobnie wy, mężowie, postępujcie z żonami z wyrozumiałością, jako ze słabszym rodzajem niewieścim, i okazujcie im cześć, skoro i one są dziedziczkami łaski żywota, aby modlitwy wasze nie doznały przeszkody. Mężowie, miłujcie żony swoje i nie bądźcie dla nich przykrymi. Dla żon. Żony, bądźcie uległe mężom swoim jak Panu. Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go Panem. Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć. Dla rodziców. A wy, ojcowie, nie pobudzajcie do gniewu dzieci swoich, lecz napominajcie i wychowujcie je w karności dla Pana. Dla dzieci. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom swoim w Panu, bo to rzecz słuszna. Czcij ojca swego i matkę, to jest pierwsze przykazanie z obietnicą, aby ci się dobrze działo i abyś długo żył na ziemi. Dla pracujących zawodowo. Słudzy, bądźcie posłuszni panom na ziemi. Z bojaźnią i ze drżeniem, w prostocie serca swego, jak Chrystusowi. Nie pełniąc służby dla oka, jakobyście chcieli ludziom się przypodobać, lecz jako słudzy Chrystusowi, którzy pełnią wolę Bożą z całej duszy, służąc dobrą wolą jako Panu, a nie ludziom, wiedząc, że każdy, czy niewolnik, czy wolny, otrzyma od Pana zapłatę za to, co dobrego czyni. Dla przełożonych. A wy, panowie, postępujcie względem nich tak samo. Zaniechajcie groźby, wiedząc, że zarówno wy, jak i oni mają Pana w niebie i że On nie ma względu na osoby. Dla młodzieży. Podobnie młodsi, bądźcie ulegli starszym. Wszyscy zaś przyobleczcie się w szatę pokory względem siebie, gdyż Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. Ukuszcie się więc pod mocną rękę Bożą, aby was wywyższył czasu swego. Dla wdów. Ale wdowa, która jest nią rzeczywiście, jest całkowicie osamotniona, pokłada nadzieję swą w Bogu i trwa w prośbach i modlitwach, w nocy i we dnie. Ta zaś, która prowadzi rozwiązłe życie, już za życia umarła. Dla wszystkich w zborze. Przykazania bowiem: nie cudzołóż, nie zabijaj, nie kradnij, nie pożądaj i wszelkie inne w tym słowie się streszczają. Miłuj bliźniego swego, jak siebie samego. Przede wszystkim więc napominam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby, dziękczynienia za wszystkich ludzi. Niech każdy nauczy się tego, co do niego należy, a dobrze będzie się działo w jego domu. Thank you.
Mały katechizm doktora Marcina Lutra czytał Jerzy Latos. Komentarz profesor Jerzy Sojka. Oprawa muzyczna na podstawie chorału Marcina Lutra Warownym Grodem jest nasz Bóg w wykonaniu doktora Damiana Skowrońskiego. Realizacja Studio Luteraneum Parafii Ewangelicko-Augsburskiej Świętej Trójcy w Warszawie we współpracy z wydawnictwem Augustana.